Velo Soa. Nowy szlak rowerowy w Beskidach, o którym ostatnio zrobiło się dość głośno. Niezbyt długi, raczej łatwy i ponoć pełen malowniczych krajobrazów. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzi wzdłuż rzeki Soły od jej początku w miejscowości Rajcza po wschodni kraniec Jeziora Żywieckiego. Na dzień dzisiejszy opinie o trasie są mocno zróżnicowane. Od zachwytu górskim otoczeniem i świetnym oznakowaniem, przez chwalenie dostępności dla niemal każdego rowerzysty, do narzekania na brak ciągłości ścieżek, mieszaną nawierzchnię oraz ogólne stwierdzenia w stylu, przereklamowane, nie ma się czym zachwycać. Jak jest naprawdę? Myślę, że najlepiej po prostu pojechać i przekonać się samemu. Witamy z Velo Soa, czyli beskidzkiej nowości rowerowej. Szlak zaczynamy w Rajczy. Przy tej oto tabliczce. Przed nami prawie 40 km do Żywca po ponoć dość łatwej i bardzo ładnej widokowo trasie. Jakby co, to oprócz mapki na starcie tutaj jest też wiata, sporo ławek, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, nawet jakieś jedzenie można kupić. Są też tabliczki wskazujące na pobliskie atrakcje. No to w drogę. Początek jak widać w parku nad rzeką. Nawierzchnia na szlaku zróżnicowana. Ponoć większość asfaltu, ale będą też jakieś szutry, nawet drogi gruntowe. Póki co jednak cieszymy się asfaltem. Zobaczymy jak długo. Mamy cały czas rzekę po lewej stronie. Wiem, że będziemy kilka razy zmieniać stronę, ale chyba generalnie będziemy się dość blisko brzegu trzymać. Jeśli natomiast chodzi o trudność trasy, to ona będzie należeć raczej do tych łatwiejszych. Tak na dobrą sprawę, to jak się startuje z Rajczy, to większość trasy jest nawet w dół. Różnica wysokości między początkiem a końcem jest jakieś 150-200 metrów. Jest pierwsza zmiana strony, więc przejeżdżamy przez Sołę. No i tu kawałek dalej przejeżdżamy przy dworcu w Rajczy, więc można sobie z końca szlaku potem dojechać na jego początek pociągiem. No tyle, że akurat teraz jest komunikacja zastępcza, nie przewożą rowerów, więc chwilowo to rozwiązanie nie działa. Myśmy zrobili w ten sposób, że przyjechaliśmy samochodem do Żywca. Tam zostawiliśmy auto na jakimś darmowym parkingu, a potem rowerami jakieś 26-27 km pojechaliśmy na południe do Rajczy właśnie na początek trasy. Dzięki temu z jej końca do samochodu będziemy mieć dosłownie parę pojedynczych kilometrów, więc powrót będzie już dość bezproblemowy. Kolejna zmiana strony Soły. No i wracamy na fajną, wydzieloną ścieżkę przy rzece. Oznaczenie póki co rewelacyjne. Tych pomarańczowych tabliczek z numerem 611 jest tu naprawdę sporo. Pierwsze wrażenie całkiem dobre. Szlak ładny, trasa fajna, oznaczenie, jak już wspominałem przed chwilą, bez zarzutu, więc oby tak dalej. W tym miejscu przy szlaku mamy nawet jakąś siłownię i plac zabaw. Są też oczywiście ławki, kosze, stojaki rowerowe, więc infrastruktura całkiem dobra. Następny mostek, tak po jednej stronie, tak po drugiej stronie. Tak właściwie to ze szlaku powinniśmy widzieć aż trzy pasma. Startujemy w okolicach Beskidu Żywieckiego, niedługo będziemy przejeżdżać przy Śląskim, a kończymy gdzieś tam pod Beskidem Małym. Więc mimo tego, że szlak niekoniecznie długi, no bo te 40 km to jakoś dużo nie jest, no to trochę zobaczyć się uda. Pierwsze kilometry naprawdę świetne, więc póki co jestem jak najbardziej po stronie tych, co się trasą zachwycają. Tu kolejna tabliczka, Żywiec 24, na starcie było 30. Więc już przejechaliśmy 6 km. O, swoją drogą nawierzchnia się zmieniła. Tu mamy kostkę, ale w sumie jakoś szczególnie nie przeszkadza. Jedzie się po tym całkiem ok. Jak żeśmy jechali z Żywca tutaj do Rajczy, no to było czuć, że jest lekko pod górkę, a teraz na odwrót. Czuć, że lekko zjeżdżamy. No i co by nie było, to pomaga trochę. Więc potwierdza się to, co można było gdzieniegdzie przeczytać, że szlak faktycznie jest raczej z tych łatwiejszych. Mostek, ale tym razem nie nad Sołą, a nad jakimś jej drobnym dopływem. To jest ciekawe. Objazd dla szlaku. No to jest póki co najgorszy odcinek. Jak ktoś jedzie szosówką, to nie będzie miał tu zbyt przyjemnie. Ale z tego co widzę, to już tylko chwila i będzie znowu asfalt. Tu trzeba było zrobić taki niekoniecznie przyjemny manewr. Dwa skręty w lewo przy ruchliwej drodze. Myślę, że lepiej byłoby puścić ruch tędy pod wiaduktem, no ale tam za nisko, więc pewnie jakieś przepisy nie pozwalały. My w każdym razie ponownie na asfalcie, może i nie na wydzielonej ścieżce rowerowej, ale za to ruch bardzo mały
jedzie się fajnie. Koniec objazdu. Aha, więc to jest chyba po prostu jakiś tymczasowy wariant, a docelowo ma być lepiej. Okej, co tu mamy dalej? Są wały, jest znowu kostka brukowa, ale taka nawet fajnie ułożona. Ja na nią osobiście nie mam zamiaru narzekać. Po lewej rzeka Soła, więc ponownie wyglądu bardzo fajne. Wraca asfalt, nie wiem na jak długo. Tamtą drogę przy wałach opuściliśmy. Teraz się zbliżamy do głównej. Dobra, jest kolejna ścieżka przy drodze z kostki. No więc atrakcyjność nieco spadła. Ta ulica jest ruchliwa, widoki też nie takie fajne. No ale przynajmniej jesteśmy odseparowani od ruchu. Inna sprawa, że ten odcinek ciągnął się może 500 metrów, raczej nie więcej. Teraz znów mamy boczną drogę. Przekraczamy Sołę po raz nawet nie wiem który. A za mostem ponownie na ścieżkę rowerową. Tu przy ścieżce miejsce do odpoczynku. Jedno z wielu naprawdę fajnie zrobionych, więc takich okazji, żeby sobie usiąść, coś zjeść, odpocząć, no to tutaj nie brakuje. Nie wiem jak długi będzie ten odcinek, ale póki co jest naprawdę bardzo fajny. Asfalt zniknął, w zamian mamy kostkę, ale ta kostka akurat też z tych lepszych, więc tak jak mówiłem wcześniej, nie mam zamiaru na nią narzekać. O, a tu mamy kolejne miejsce odpoczynku. Na tym fragmencie to one są dosłownie co 500 metrów. Jeśli chodzi o ruch na szlaku, no to generalnie tłumów nie ma, ale widać, że zainteresowanie trasą spore. No i praktycznie co jakiś czas spotykamy tutaj innych rowerzystów. A my tymczasem trafiliśmy na drugi szutrowy odcinek tego szlaku. Ten już nie jest żadnym objazdem, chyba po prostu tak miał być. Mimo nieidealnej nawierzchni, ten fragment naprawdę z ładnymi widokami. No i koniec odcinka. Tutaj mieliśmy taki dość niefajny fragment. Trzeba było wyjechać z tej drogi. Tu ponownie dwa lewoskręty. W dużym ruchu, w korku. Więc szczerze mówiąc, chyba najgorszy, najbardziej niebezpieczny fragment trasy do tej pory. Na szczęście bardzo krótki. Tu już wracamy na wydzieloną ścieżkę rowerową. Ponownie z kostki, ale ponownie całkiem fajną. Za jednym z najgorszych fragmentów przychodzi jeden z najlepszych, a co więcej, to chyba nie koniec dobrego. Tu ciągle mamy świetną ścieżkę nad Sołą, więc jedzie się naprawdę fajnie. Stop, prowadź rower, mamy zwężenie. Tu z kolei najwęższy fragment trasy. Nie mam pojęcia, czy asfalt, czy ten chodnik. Wydaje mi się, że chodnik, chociaż nie było żadnych pionowych oznaczeń, więc kręciłem na asfalt. No ale tu już widzę dalej, że chodnik. Koniec kostki. Witamy na leśnej drodze. No i witamy z powrotem na kostce. Więc ten wybrakowany odcinek okazał się naprawdę krótki. Może 100 metrów tego było. Chyba jesteśmy na takim etapie trasy, gdzie te zmiany nawierzchni są naprawdę częste. Tutaj ponownie szutry. Takie względnie równe. Wiadomo, że nie jest to idealna nawierzchnia, ale spokojnie da się jechać. Myślę, że w swojej rowerowej karierze to jechałem już po wielu, wielu gorszych szutrach. Chyba kolejna zmiana. Tutaj przeskakujemy na asfalt. O, są i moje ulubione barierki. To są zdecydowanie najlepiej zainwestowane pieniądze tutaj. Przy szlaku plac zabaw, więc można sobie i poćwiczyć, i się pobawić. Dobra, dość tych wygłupów. Jedziemy dalej. Tu znowu po asfalcie. Widać też, że im bliżej południa, tym większe tłumy na trasie. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, po co ktoś to tutaj postawił? Bo ja nie widzę absolutnie żadnego uzasadnienia. Wyjechaliśmy na drogę i co ciekawe, cofamy się teraz trochę w stronę startu szlaku. To już jest w lewo. Czyli po prostu trzeba było zmienić stronę drogi, żeby znowu trafić na jakieś spokojniejsze uliczki. Teraz to już praktycznie co chwilę mijamy takie grupki innych rowerzystów, więc myślę, iż można powiedzieć, że szlak jakiś tam sukces odniósł, cieszy się dość sporą popularnością. Miał być w sumie cały czas w dół, a tutaj podjazd. Oczywiście długo to nie trwało, tu już mamy w dół, ale i kolejną nieco bardziej wymagającą nawierzchnię, tym razem w formie leśnej drogi. No tutaj akurat pod kątem nawierzchni
faktycznie ten fragment trochę odstaje od reszty. Dzisiaj to jest całkiem przejezdne, od wielu dni jest dość sucho, ale po deszczu to może tu być ciekawie. Dobra, wróciliśmy na asfalt do jakiejś wioski. Tamte odcinki bez utwardzanej nawierzchni to ponoć jest jakiś tymczasowy objazd, tak mi przed chwilą powiedział jeden z przejeżdżających innych rowerzystów. No i jeśli wierzyć jego słowom, no to w przyszłym roku ma już być zrobione. Tutaj jeździmy natomiast dość spokojnymi bocznymi drogami. Co prawda nie jest to wydzielona ścieżka, ale ruch mały, jedzie się naprawdę fajnie. Stąd do Żywca mamy już tylko jakieś 4 km, a za nim znajduje się jezioro, wzdłuż którego jest poprowadzony ponoć jeden z najfajniejszych fragmentów trasy, więc ja osobiście się już nie mogę doczekać. Zjechaliśmy na kolejny odcinek Szutrów. Tu już w sumie trasa nie prowadzi przy Sole. Jest jakiś inny potok mały. Nie żebym był jakoś szczególnie wybredny, ale tutaj niestety jeden z gorszych odcinków. Takie fragmenty to jednak obniżają ogólną ocenę trasy, więc z bardzo dobrej na początku jednak spadła do dobrej. Chyba koniec tego niewygodnego szutru. Tutaj mamy te odmiany, idealnie równy asfalt. W sumie ciekawe miejsce przy szlaku. Takie oto spiętrzenie rzeki. Zatrzymaliśmy się na chwilę, ale tylko 2-3 minuty i jedziemy dalej nad jezioro. Tu chyba do góry. Za mostkiem do parku. I tam z przodu będzie chyba jeszcze jeden mostek. No dokładnie, jest jeszcze jeden. Jezioro Żywieckie, 3 km. Czyli do jeziora jeszcze parę minut, ale tu i tak już jest naprawdę fajnie. No i jest czerwona kostka, bardzo charakterystyczna dla tego właśnie ostatniego odcinka szlaku. Dojeżdżamy do jeziora, a tutaj po lewej widok na Skrzyczne. No tu jest naprawdę świetnie. Bardzo ładny fragment. Myślę, że to może być najlepszy odcinek całej trasy. Mówiłem jakiś czas temu, że tamte szutry obniżają ocenę szlaku. No to teraz dla odmiany powiem, że ten odcinek ją zdecydowanie podnosi. To jest po prostu coś pięknego. Myślę, że można śmiało porównać z innym bardzo popularnym szlakiem, czyli Vero Czorsztyn. O, niespodzianka. Tu na jakiś czas się żegnamy z czerwoną kostką. No i po takich przyzwoitych, aczkolwiek szutrach jedziemy dalej wzdłuż jeziora. Oho, tu może być ładne miejsce. Widoki takie, w oddali sporo szczytów, tu blisko jezioro. My kierujemy się gdzieś tam, na tamtym krańcu się szlak kończy, więc w sumie to zostało jeszcze tylko kilka kilometrów. Wciąż jedziemy nad jeziorem, no tyle, że nieco nam te krzaki zasłaniają widoki, ale na przykład stąd widoki są już naprawdę niezłe. Myślę, że jeszcze trochę ich dostaniemy, zanim się trasa skończy. No i faktycznie jest jeszcze sporo ładnych miejsc. Końcówka to już chyba będzie po tych szutrach. Wiele tu się już pewnie nie zmieni. Powoli zbliżamy się do końca. Myślę, że został jeszcze około kilometr trasy. No i powiem wam, że będzie niedosyt. Ten fragment jest naprawdę super, więc nie powiem, chciałoby się więcej. No ale dobra, skoro to już ostatki, to przejdźmy powoli do podsumowania. No więc tak, Velo Sola zdecydowanie ma pewne braki. Nie jest to szlak idealny. Nie jest to też trasa na poziomie Velo Czorsztyn czy tych najbardziej atrakcyjnych fragmentów Velo Dunajec. Nawierzchnia faktycznie zróżnicowana. Szosowcy mogą trochę ponarzekać. Oznaczenia trasy super, infrastruktura też super. Widoki na trasie, no sami widzieliście, że źle nie jest, naprawdę szlak przepiękny. Mi się podobało bardzo, Karola chyba też zadowolona. No więc innym też jak najbardziej polecam, szczególnie jeśli ktoś ceni sobie tego typu wycieczki rowerowe po znakowanych trasach. A my tymczasem kończymy szlak. Tu mamy taki oto znak drogowy, a po jego drugiej stronie mamy tabliczki startowe kierujące w przeciwnym kierunku do Rajczy. No to z Velo Sola tyle, dzięki za obejrzenie. Cześć.